Dzień dobry wszystkim, nazywam się Piotr Usuniewski i jestem między innymi terapeutą i dietetykiem medycyny chińskiej. I dziś w ramach kolejnego spotkania, jeśli chodzi o zdrowie kobiety, a też kolejny cykl taki związany z ciążą, będziemy rozmawiać na temat czasu po porodzie, czyli połogu, i skupimy się przede wszystkim na tym, w jaki sposób takimi metodami naturalnymi, też tradycyjnymi, też zaleceniami medycyny chińskiej jesteśmy w stanie wesprzeć młodą mamę tuż po porodzie, aby jak najszybciej doszła do siebie, dlatego że też sobie za chwileczkę w ogóle powiemy, co się dzieje w trakcie porodu i dlaczego właśnie ten czas jest tak ważny. I właśnie tutaj też nawet w tytule jest taki termin jak Zuo Yuezi, który wywodzi się właśnie z medycyny chińskiej, dlatego że właśnie w medycynie chińskiej przykładano bardzo dużą uwagę do właśnie tego czasu tuż po porodzie. I już starożytni Chińczycy doskonale wiedzieli, że ma to przeogromny wpływ w ogóle na zdrowie kobiety, dlatego tutaj przywiązywano do tego szczególną uwagę. I wracając do tego tematu, jeśli chodzi o to, co się w ogóle dzieje w trakcie porodu, dochodzi przede wszystkim do dużego wydatku energetycznego, czyli kobieta traci dużo swojej energii chi. No, akcja porodowa średnio trwa przynajmniej kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt godzin. I zapewne ciężko sobie to wyobrazić, szczególnie to mówię w kontekście do mnie, dlatego że jestem mężczyzną. Ciężko sobie to wyobrazić, tylko te kobiety, które rzeczywiście przeszły ciążę i przeszły poród, wiedzą dokładnie, z czym się to wiąże, jaki to jest wydatek energetyczny. Także to jest taka pierwsza wskazówka, że tu po prostu w trakcie porodu kobieta traci bardzo dużo energii. Natomiast też warto zwrócić uwagę na to, że w trakcie porodu też, czy tuż zanim się zacznie akcja porodowa, dochodzi chociażby do utraty płynów. Później w trakcie porodu też kobieta traci bardzo dużo płynów, traci też krew. I też warto zwrócić uwagę na to, że ten czas ciąży jest czasem takim szczególnym, dlatego że właściwie dziecko odżywia się, czy tutaj płód odżywia się dokładnie tym, co dostarczy mu matka, tak? I to też już za bardzo nie pamiętam, ale myślę, że to podkreślałem też na ostatnim właśnie webinarze, który był poświęcony temu, jak młoda mama powinna o siebie zadbać w trakcie ciąży, że to też jest logiczne, że tak jakby to nowe życie będzie zawsze nadrzędne i będzie w pierwszej kolejności chronione, dlatego jeżeli czegokolwiek będzie brakować w organizmie matki, to pierwsze co dostanie to dziecko, tak? Dostanie płód. Dlatego tutaj to jest takie bardzo niebezpieczne, nie tylko właśnie dla płodu i dla dziecka, ale też dla samej mamy, jeżeli dochodzi do jakichś niedoborów, bo właśnie w ciąży, czy też szczególnie tuż po porodzie, może dojść do bardzo dużych komplikacji, czy to może się właśnie odzwierciedlać bardzo dużymi problemami. I to właśnie między innymi wiąże się z tym, że w trakcie ciąży płód żywi się esencją matki, tak byśmy powiedzieli według medycyny chińskiej, czyli rzeczywiście sięga tej najgłębszej warstwy, dlatego że esencja to jest pewien z aspektów chi, czyli takiej energii życiowej, która jest najbardziej skoncentrowana. Esencja, jak sama nazwa nam mówi, jest to coś, co w małej objętości ma bardzo dużo jakości. I rzeczywiście esencja jest związana z płodnością, z genetyką. Natomiast ja bym sugerował przede wszystkim taką bardzo ważną rzecz, że rzeczywiście w ciągu dnia, jeżeli jest tylko na to przestrzeń, to tutaj bym się asekurował po prostu drzemkami lub nawet takim dłuższym snem. Dlatego że niestety jeżeli jest niewystarczająca ilość snu, szczególnie przed północą,
no to wtedy dochodzi też do ubytku płynów i krwi, czy przede wszystkim płyny naszego ciała, do których zaliczamy też krew, niestety nie regenerują się. A też zwróćmy uwagę, że właśnie krew i płyny ciała to jest jedna z tych struktur, na których nam najbardziej tutaj zależy, aby uległy regeneracji. I rzeczywiście tutaj bym sugerował, że jeżeli jest taka możliwość, to chodzić spać naprawdę wcześnie, na przykład o godzinie 21. I jeżeli jest tylko na to przestrzeń, to w ciągu dnia właśnie wykorzystywać ten czas na odpoczynek i na właśnie sen. I to jest właściwie jedyne takie rozsądne wyjście z tej sytuacji, dlatego że no, za bardzo tutaj nie powiemy po prostu dziecku, tak, że idziemy spać i żeby nas nie budziło. Także rzeczywiście te pierwsze tygodnie i miesiące są najcięższe i trzeba je przetrwać. Natomiast tu bym sugerował, żeby wykorzystywać naprawdę te chwile w ciągu dnia i szczególnie ten moment, kiedy jest możliwość przespać te godziny tuż przed północą, szczególnie tutaj od 21 do północy, dlatego że wtedy też jest taki czas właśnie według klasycznej medycyny chińskiej, to jest czas elementu wody i ten element wody jest związany bardzo mocno z regeneracją płynów. Tuż po porodzie szczególnie zalecane są zupy, tak? Zupy rosoły, zupy mocy, też na przykład delikatny klej ryżowy, też podam za chwileczkę przykład. Ale szczególnie postawienie na te posiłki, jak ja to lubię mówić, mokre, czyli właściwie takie półpłynne, do których właśnie zaliczamy przede wszystkim zupy i kleiki congee. I tutaj właśnie macie taki przykład zupy. To jest zupa koreańska, myeokguk. I ją rzeczywiście w Korei tradycyjnie podaje się kobietom po porodzie. I już Wam tłumaczę dlaczego. Tu też macie napisane w ogóle, jak tą zupę wykonać. Ona jest bardzo prosta. Oczywiście można ją modyfikować w dowolny sposób. Natomiast najważniejszymi składnikami tutaj są wołowina, glody wakame i sezam, szczególnie olej sezamowy. I rzeczywiście dodatkowo tutaj jest świeży imbir, sos sojowy, ryż krótkoziarnisty, prażony sezam i świeża dymka. I teraz tak, wołowina, czyli smak słodki, też element taki budujący bardzo dobrze naszą energię, odżywiający też naszą krew. Tutaj ona też jest przyrządzana właśnie w taki sposób, żeby była dla nas jak najlżej strawna, czyli cienkie plastry, które są podduszone i później ugotowane. To jest właśnie ten element, który będzie szczególnie budować krew, budować chi i budować yang. Mamy wodorosty wakame, które przede wszystkim będą poruszać i odżywiać krew, ale też będą pomocne w wyprowadzaniu nadmiaru gorąca. Dlatego, że ostatni etap ciąży, czy też później poród, też ma taką tutaj często... ma taki często element związany z gorącem. O co chodzi? Właśnie po porodzie bardzo ważne jest też wyczyszczenie dróg rodnych u kobiety i tam często mogą pozostawać różne elementy, które mogą też generować gorąco w ciele. Także tutaj szczególnie dodatek tych wodorostów ma za zadanie właśnie wyczyścić obszar, jeśli chodzi o drogi rodne. Ja później o wodorostach też powiem więcej, dlatego że warto też stosować inne wodorosty, ale to później. Natomiast tutaj mamy właśnie wodorosty wakame, trochę świeżego imbiru, żeby właśnie też nadać taką dynamikę tej potrawie, żeby to było jak najlżej strawne, czy żeby też trochę ogrzać układ pokarmowy. Dodatek sosu sojowego, który też będzie smak słony odżywiać nasze nerki. Ryż krótkoziarnisty. Tu też właśnie zalecam bardziej ryż krótkoziarnisty niż długoziarnisty. Ryż krótkoziarnisty to jest taki ryż, który wykorzystujemy najczęściej do sushi i do risotto. Dlatego, że właśnie te zboża krótkoziarniste, okrągłoziarniste,
one będą bardziej budować nasze chi, będą bardziej odżywiać, a będą mniej redukować. Także tutaj nam bardziej zależy na ryżu krótkoziarnistym i tu bym proponował biały ryż krótkoziarnisty, ewentualnie może być brązowy, tylko właśnie porządnie ugotowany, żeby to było jak najlżej strawne. Właśnie olej sezamowy i prażony sezam. To są takie elementy, które będą bardzo dobrze budować płyny naszego ciała, też odżywiać krew. No i też dodatek świeżej dymki, czyli podobnie jak imbir, żeby poruszyć tą energię, tak, żeby też dodać trochę tego ciepła do układu pokarmowego, żeby i też tutaj mamy smak ostry, czyli żeby pomóc strawić tą ilość smaku słodkiego, która tutaj jest. Także zwróćcie uwagę, to też właśnie fajnie pokazuje takie trzy elementy, na które ja lubię zwracać uwagę, że tak samo ważne jest to, co jemy, jak jakość tych produktów, jak i też sposób podania. Bo te same produkty można by było podać w zupełnie inny sposób i na pewno nie byłoby to tak dobrze trawione i przyswajalne. Także taka zupa jest świetnym pomysłem, nawet jako pierwszy posiłek tuż po porodzie.